Hej ludzie, witam w kolejnym odcinku, zagrajmy w Jedi Academy. Znowu możemy wybrać misję treningową i zaczniemy znowu od góry do dołu, chociaż nie wiem, czy będziemy tak kontynuowali. Myślę, że najpierw zrobimy te dwie misje, a później przeskoczymy tą i przejdziemy do tej. Zobaczę jeszcze, jak to będzie wyglądało. No ale zaczynamy od tej. Otrzymaliśmy informację z cechu górniczego na Narkreta o tym, że pewna liczba ludzi jest uwięziona przez miejscowego bandziora Huta. Kilku ludzi poszło pertraktować z Hutem, ale nigdy już nie powrócili. Ten bandzior twierdzi, że nikt nigdy do niego nie przybył w celu pertrakcji. Pieprzony Hut. Master Katarn has informed me that he is continuing his investigation of Rosh Pennin's disappearance near Nar Krita and can assist you on this mission. Okej. Więc fajnie. Kyle nam pomoże. Świetnie. Dajmy trochę jeszcze do leczenia, bo się nawet przyda. Tak mi się wydaje. No dobra. Weźmiemy to i... co by jeszcze wziąć? To się przyda. I granaty myślę, że się przydadzą. Chociaż czekaj. Miny się przydadzą jeszcze bardziej. Tak mi się wydaje. O kurczę, The Hood. Czyli taki jakby potomek Jabby z Powrotu Jedi. O kurde, już mi się przypomina Pałac Jabby. Cholera, te kości i tak dalej. To niebezpieczne, Jaden. Uważaj, cholera jasna. Ja bym tak nie chciał. You know, normally I'm the one going into danger while Jan flies the ship. But this will work too. Find those prisoners and bring them back here for pickup. No dobrze, czyli musimy teraz przynieść tych więźniów, uratować ich i tutaj doprowadzić, żeby Kyle ich odprowadził. Żeby Kyle ich odebrał. Zbadaj fortecę Hutów i zlokalizuj więźniów. Już uratowałeś 0 z 16 więźniów. Skąd wiesz, ilu tam więźniów jest? Cholera. Ściszę trochę na słuchawkach może grę, bo sam siebie nie słyszę. Kiedy gadam do mikrofonu, a to nie jest dobre. No dobrze. Słyszeliście może przed chwilą, że gadał... Że Kyle mówił o Jen. Jest to chyba jego dziewczyna z poprzedniej części, która pomaga mu często w misjach. Ach, kurde. Wiem, że tutaj jest sekret, dlatego chcę tam wyskoczyć najpierw. Czekaj, chyba wiem, jak to zrobić. Najpierw trzeba tutaj wyskoczyć, czy jak? Tu. Udało się. Trzeba triksować. Powiem wam, że to dopiero przy poprzednim przejściu odkryłem, że tutaj jest taki sekret ukryty. Że można tu w ogóle wyskoczyć, wcześniej tego nie próbowałem, dopiero teraz, kiedy jestem starszy. Bawię się tak w szukanie sekretów i tak dalej, we każdej grze normalnie. I uwielbiam to. I tutaj jest na tej wieży coś ukryte. Co takiego? Ho, ho! Granaty i... No i to. Więc jednak, może zauważyliście, że dobrze jest, że wziąłem miny, bo granaty i... I pakiet detonacyjny znalazłem tutaj. Nie wiedziałem o tym, ale miny i tak się najbardziej przydadzą do tego projektu. Chcę coś sprawdzić. Fajnie by było. O kurde. Okej. Nie udało się. Nie mogę amunicji wziąć jeszcze więcej. Dobra, szkoda. Ojej. No to wracamy do pracy. Patrzcie ludzie. To był taki trik. Dzięki temu, że mamy drugi poziom mocy, to też był taki trik. Dzięki temu, że mamy drugi poziom mocy, możemy właśnie takie triki robić. Później będą jeszcze fajniejsze triki. Ale chociaż nie wiem, czy fajniejsze. Mi się wydaje, że to jednak był najfajniejszy. Chwila. O, nie udało się. Pierdziele. Cholery, kurde. Jak to zrobić fajnie? O, tu. Tu muszę zrobić to jakoś. Ty, cholera! Teraz sam nie wrócę, nie? Chwila. O tak, po prostu skoczyć. No ale te triki na drugim poziomie mocy. Teraz w drugim rozdziale możemy tego używać, tych trików nawet do walki, albo coś takiego. Musimy iść do przodu, spacja i w tym samym czasie W, spacja i... lewy przycisk myszy. I tak możemy zabijać ich triksowo, albo tak. To już znamy z poprzedniego poziomu. Ale teraz mam takie fajne triki, jeszcze nowe triki dostajemy. Ale to mi się wydaje, są jednak te najlepsze triki. Okej.
Tam drzwi są zamknięte, więc tylko tu możemy przejść. Most prisoners don't even get 10 meters before the Rancor eats them. It's a waste of credits. Maybe. But if one of them ever does get away, I'm gonna be rich. Yeah, yeah, keep dreaming. Okej. Okay. Ale możemy też tutaj przejść i zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Tutaj nikt nie stoi, ale wydaje mi się, że najbezpieczniej będzie ich zajść z tej strony, bo tutaj jest ściana i to będzie najbardziej od tyłu, więc... Oni chyba od tyłu lubią, więc zrobimy im tą przyjemność. Tylko, że mieczem... Wynocha. Kurde, wy żyjecie jeszcze? Bezczelni. Kurde, oni są niebezpieczni. Ci tacy z takimi dziwnymi mordami. Oni rzucają i granatami, i kiedy cię po prostu uderzą, to mają straszną, strasznie wielką siłę uderzania. Kiedy cię uderzą, to naprawdę dużo życia tracisz. Leci, leci. Hehe. Hehe, z nosa krew. Hehe, jest pięknie. Te drzwi musimy otworzyć, żeby tymi drzwiami wprowadzić za chwilę więźniów, ale... No cóż, tutaj potrzebujemy klucza. Na razie jedyna droga otwarta jest tutaj. James Bond! Tudu. Sprawdźmy najpierw... Tutaj mamy więźniów, widzimy jedną klatkę. A tutaj otworzymy chyba tą klatkę. No dobra, otwieramy. Kurczę, to jest przecież zamek Huta. Muszą być to jakieś niebezpieczne potwory i tak dalej. I tyle straży. Ja nie mogę. Bo Hut jest tak naprawdę bogatym potworkiem, grubasem i tak dalej. Boję się, co tutaj może na nas jeszcze czekać oprócz zwykłych żołnierzy. Dobra, uratujmy ich, pogadajmy. Hurry, get us out of here before the Rancor comes. Rancor? Rancor? Holy moly, Broly. A nie mówiłem? Cholera jasna. Mamy problem, ludzie. Otwierajcie te cholerne drzwi! Ja go zajmę! Head to the arena entrance. Cholera! Ech. Problem jest taki, że nie możemy go zabić, ludzie. On jest nieśmiertelny. Możemy się z nim bawić, możemy tego odwracać jego uwagę mieczem i tak dalej. Trochę na nim poskakać i trochę go tak podenerwować, ale nie możemy go nigdy zabić. Dla mnie to nawet dobre, bo lubię się tak pobawić z takimi potworkami. Dobra, szybko! Dlaczego mina jest dobra? Dlatego. Cholera. Teraz się nie udało. No dobra, obojętnie. Okay, I'll get them out. Take the access tunnel down the hall and someone will be there to pick you up. Is the way clear? I'm not sure. Wait here. Kurczę, zapomniałem, żeby tutaj oczyścić drogę ucieczki, bo tutaj jest trochę niebezpiecznych ludzi, na przykład granatnik i jego przyjaciele. I zabiłem ich wszystkich za jednym razem, a tutaj jest koleś, który ma klucz. Otwórzmy drzwi. No dobra. No to musimy to powiedzieć, że droga jest wolna. Kyle na nich czeka. Niech pójdą do Kyle'a. Unikaj Rancora, dostaliśmy nowe zadanie. Sprawdź i zabezpiecz drogę do wyjścia, chociaż jeden cel załatwiliśmy. Ale kurde, szkoda, że tego z jednej strony fajnie, że tego Rancora nie można zabić. A z drugiej strony szkoda. Zdobyłeś klucz do blokady. The elders are on their way to the access tunnel, but there are other prisoners that I need to rescue. Sprawdźmy, czy dojdą bezpiecznie, może się to jeszcze jakiś bandyta chował, to by nie było zbyt dobre. Come on. Tutaj byłeś, schowałeś się i tak dalej. No dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Czy nie było ich przypadkiem pięciu? Kyle! Odbierz ich do cholery. Dobra, ratowaliśmy czterech. Z 16 mamy jeszcze... Co oni mówili? Mamy chyba jeszcze trzy bloki. Jeszcze trzy więzienia. Takie klatki do uratowania.
Tak, trzy jeszcze. Jeszcze trzy z czteroma więźniami. I dostaliśmy klucz do pewnych drzwi, za którymi znajduje się reszta klatek. No, szkoda, że nie można go zabić, a z drugiej strony fajnie. Byłoby miło, gdyby był taki boss fight, taki fajny boss fight jak w The Force Unleashed, gdzie mieliśmy zabijać takich rankorów. To było fajne. Bardzo lubiłem te. Dzień dobry. Cholera! Ale mi zepsuliście wejście do jasnej cholery. Ja tutaj chciałem po prostu się wejść sobie tak la la la. Dzień dobry, dobranoc. I oni nic nie mieli, tak? Oni mieli tylko pięści. No dobra, świetnie. No i mamy tutaj minibar, nasz kochany, kochana knajpa dla najemników i tak dalej, dżaby, znaczy się huta, chciałem powiedzieć. I tutaj mamy jego barmana. Co by z nim zrobić? Mam go zabić? Czy mam go zabić? Czy mam go zabić? Kurczę, szkoda, że nie nauczyłem się takiego jednego, takiej jednej mocy, która, dzięki której można wysysać moc, życie z przeciwników i NPC-tów. Chętnie bym użył go jako takiej mojej zimnej konserwy. Mojego pożywienia, jak wampir normalnie bym z jego życie wyssał, tylko że mocą, a nie zębami. Nie chciałem wam przeszkadzać, ale no cóż. Jestem ktoś w ogóle jeszcze, musimy to sprawdzić. O kurde! Ja pierdzielę! A, okej, obojętnie. Zbierzmy trochę życia, jeżeli tutaj jeszcze coś znajdziemy. A, tutaj kusza, nic nam nie da. O, mamy nawet mapę. Świetnie. Zobaczmy, gdzie jest... Czy Rancor nie jest w pobliżu? Na to nie wygląda. Więc możemy otwierać, hehe, kolejną klatkę. Wracając do Rancorna, jeżeli nie pamiętacie tego stworka, to w szóstej części, może jednak pamiętacie, Luke musiał z nim walczyć i go zabił tylko za pomocą drzwi. Nie miał wtedy miecza świetlnego i przy sobie, tylko walczył kośćmi i uciekał i w ogóle trików używał, no i uratował go tylko dzięki temu, że zwalił drzwi na niego, na ryj tego Rancorna. Ale w The Force Unleashed, w tej grze w Star Wars, można było go rozwalić, szkoda, że tutaj nie można było. Co, tak bez przywitania się tylko idziecie, uciekacie? Okej. Jesteście trochę za szybcy, idioci. Dajcie mi najpierw odwrócić uwagę tego pieprzonego Rancorna. Którą drogą chcecie w ogóle iść? Tędy? No to mówcie może, którędy chcecie iść. Że mógł go w inną drogę jakby zaprowadzić. O kurde! Cholera. Dlaczego ja tak szybko zginąłem? Przecież to nie samochód, nie przeleciał mnie. Nie przeleciał mnie, jak to brzmi. Nie przejechał mnie. Cholera. No chciałbym później na przykład po uwolnieniu tych wszystkich... O kurde. Że po uwolnieniu tych wszystkich żołnierzy... Co, wy w tą drogę jeszcze biegacie, idioci, normalnie? Ja wam tą drogę chcę otworzyć, a wy, idioci, biegniecie tam. No, serio? Gnoje. Nie cierpię was. Możemy, jak się damy złapać, to możemy mu odciąć jakby... Nie odciąć rękę, tylko go skaleczyć, tak jakby, żeby nas puścił, ale... Więcej nie możemy mu zrobić. Tylko możemy jego odwracać też... Uwagę. I możemy użyć wizji, żeby zobaczyć... Sprawdzić, czy naprawdę jest nieśmiertelny. O kurde, cholera. Nie, ale w każdym razie fajnie było... Debile. Fajnie byłoby, gdyby... A gdybyśmy na przykład uwolnili wszystkich więźni, wtedy mieli go jego zabić, jako taki dodatkowy boss fight. Jako taki bonus albo coś, ale nie musimy go zabijać, niestety. Widzicie, nie ma paska życia, normalnie byłby pasek życia nad nim, ale nie ma tego paska życia. I to też oznacza, że on jest nieśmiertelny, cholera jasna. Ej, czekaj. Chcę miny załatwić, typ. Kurde, nie udało mi się. Obojętnie już nie chcę mi się bawić w to. Nie będę się z tym gównem bawił, po prostu ich uwolnię i będzie spokój, a ja załatwię się tylko tego Rancorna, odwrócę jego uwagę i będzie koniec, no. Tędy chcecie iść? No dobra. Później chcecie iść tamtędy? No to ja odwrócę jego uwagę w tą stronę.
Co to było? E? O, prąd. Okej. Chodź tu, przyjacielu, chodź. Masz jakiś problem? Dokładnie to chciałem zrobić. Fajny trik. Oh yeah. Jak ja lubię te wszystkie triki, te takie kombosy, te takie... tą taką akrobatykę. Specjalne kombosy. Uwielbiam to, po prostu fajnie to zrobili w tej grze. Ajajaj. Co, wszyscy uciekli? Wszyscy gotowi? Raz, dwa? Wygląda na to, że wszyscy są uwolnieni. No to przyjacielu, zapiszę grę i teraz naprawdę. Spierdzielaj! Masz tu detonatora normalnie w mordę, hehe. Jeżeli gadam głupoty i tak dalej, to sorry, mam... Nagrywam z rana od razu po tym, jak się obudziłem. Więc jestem trochę zmęczony, kurde. Naładujmy się. Ty. Dobra, uwolniliśmy 8, jeszcze zostało 8. No to idziemy... A, to przez niego. Już myślałem, coś się kurde dzieje. Przygotujmy się do... Musimy znowu tą samą drogę pójść, bo w tamtą stronę są 3 klatki, jak już mówiłem chyba. No i ludzie, nie zgadniecie. W tym miejscu spawnują się co chwilę. Przeciwnicy. Po uwolnieniu każdej klatki spawnują się nowi. Najpierw tamci, teraz ci i później będą jeszcze 2 grupy. Skąd oni się biorą, do jasnej cholery? Dobra, tutaj była pierwsza winda, teraz musimy iść dalej. Co, myślałeś, że ci się uda? Naprawdę? Haha! Kolejny kombos, yeah! Tutaj. To jest pewnie jakaś atrakcja, jak cyrk normalnie. Jak zoo. Rancorn zabija więźniów! Na ogromnej przestrzeni! Jest zajebiście! Tylko 2,50! No. Coś, ty tylko jeden był? A nie, tam był jeszcze jeden. Patrzcie, jak ja tego po prostu unikam. O, kurde, nie kurde mać, ja pierdzielę. Jak mogło mi się to zdarzyć? No nie no. Dobra, ale zrobię chociaż to, co chciałem zrobić już dawno. Pip. Jeszcze jeden. Cholera. To muszę poczekać. No dobra, niech ci będzie. Giń marnie i po prostu umieraj, bo cię nienawidzę. Powinienem bardziej uważać na moje życie i tak dalej. Dobra, Rancorna w pobliżu nie ma, na to nie wygląda. On jest cały czas pewnie w pobliżu drzwi. Ta, później z nienacka okazuje się, że stał cały czas za ścianą. I wszystko rozwala. Ale to byłby dramat. Normalnie udaje, że nie ma mózgu, a tak naprawdę ma mózg i się chowa tutaj za ścianą. I wtedy tutaj na filmiku nagle przychodzi i zjada tych wszystkich więźniów. Albo potrafiłby się zmniejszyć, jak Alicja w Krainie Czarów. I by poszedł sobie tam do tych kanałów, tam gdzie mamy zaprowadzić więźniów i by tam ich po prostu zjadł. I poczekałby jeszcze aż Kyle przyjdzie i zjadłby Kyla i jego statek. I później poczekałby aż my przyjdziemy i by nas zabił. Chciałby nas zabić, a wtedy my byśmy go zabili, bo byśmy się wkurzyli i wzięli miecz świetlny i zrobili to, co zrobię teraz. Jest pięknie. Co? Nóż w plecy normalnie, jestem Draco Malfoy. Tylko nie zamieniaj mnie w fretkę. Cholera jasna. Ta, insidery z filmów. No nie, no jak ktoś nie znał filmu, to jest cholernie nudno. Dla niego. Ajajaj! Chyba odwróciłem jego uwagę. Popatrzę sobie jak w kinie. Popcorn do rąki. Czy im się uda? Kurde, już wiem, co ci... ludzie huta widzą w tych atrakcjach wszystkich. Dlaczego oni lubią patrzeć, jak tutaj ludzie się zostają zjadani przez Rancorna. Po prostu fajnie się to ogląda. No tak. Tu jest jeszcze jeden. Patrzcie, tak wygląda cela od środka. Kiedy się otwiera taką celę, to tutaj ludzie, więźniowie zostają wypychani z tych wszystkich cel. Krata się otwiera i zostają wypychani tutaj i później mogą sobie wyjść. Tak. Ale to jest zrobione specjalnie, także nie mogą wrócić do swojej małej celi. Cholera. A ja pierdzielę, nawet nie mogłem uciec, a ja chciałem wam coś pokazać, zademonstrować. Nie cierpię takiego czegoś. Którędy chcecie iść? Tędy.
Odejdźcie sobie. W każdym razie, o czym to ja mówiłem, specjalnie tak zrobione, żeby ci ludzie nie uciekli. Żeby nie wrócili do swoich celi, jeżeli zostaną tak Rancornowi na talerzu zaprezentowani, żeby ten ich załatwił. No bo widzicie, przecież to jest taka atrakcja, a to są trybuny, dlatego to tak naprawdę jest tak zrobione, tak się domyślam, że to są trybuny. Dobra, ja też mogę wracać, hej! LOL? Serio? Jak szybko tu można zginąć? Moglibyście chociaż tego Rancorna nie robić tak piekielnie nieśmiertelnego i dać mi po prostu żyć normalnie i go załatwić. Nie no, to się robi już nudne. Jak cały czas tak się ginie, tylko dlatego, że się dotknęło Rancorna. Serio? On jest niebezpieczny, ale nie aż tak. I jak tam? Wszyscy chyba są już uwolnieni, no to mogę się uleczyć i wrócić tutaj. Kurczę, znowu będzie tylu ludzi w tym barze. O, myślałem, że klucz muszę otworzyć. Fajnie to wygląda w ogóle, jak w takiej chińskiej restauracji, takie coś. O kurde. Co wy tu zrobiliście? Do ciasnej, jasnej cholery. Co, tylko jeden koleś był i parę min? Serio? Dobra. Mi to nie przeszkadza. A teraz pobawię się trochę... tym. Trochę mocy musi być. A skoro jestem tu ostatni raz, to... przyjacielu... co mam z tobą zrobić, powiedz mi? Byłoby parę takich opcji, ale ja myślę, że najlepiej byłoby zrobić tak. Tutaj tak? Tutaj tak? Tutaj... dobra, to nie będzie zbyt fajne, ale... no dobra. Weźmiemy najpierw... no, weźmiemy to. Okej, żegnaj, przyjacielu. Z czerwonymi oczami wyglądasz jak ten koleś z Awatara. Tylko trochę normalniej. A ja nie lubię Awatara, dlatego... gin! Tak jak chciałem, rozpłynął się w powietrzu. A teraz, żeby było jeszcze pewne, że jego proch nie powstanie. Co ja gadam? O kurde, tu jest jeszcze jeden! Dobra, to było niebezpieczne. To jest nadal niebezpieczne. Co? Co ja robię? I tak to się robi w ogóle, ludzie? Dlaczego teraz nie działa? No cholera. Chcę zrobić trika, wtedy nie działa, kiedy chcę wam go przedstawić. Akurat wtedy nie działa, cholera. La 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 la. O tak, odcięłem mu rękę? Nie, szkoda. Ale to jest trochę głupie w tej grze, że wskakuję tak do... w grupę wojowników, w grupę przeciwników i chcę machnąć mieczem raz, żeby oni zginęli i on wtedy robi na przykład nie ten ruch, który teraz robię, tylko robi na przykład ten. Albo nie trafia po prostu. Wiem, że mogę na tym jakoś zapanować, ale... dlaczego nie trafiasz? Kurde! Nie, zapomniałem o tym, cholera! Cholera. Haha, tak to się robi, ludzie. Tak to się załatwia sprawę. Ale to jeszcze nie wszystko, tam był jeszcze jeden snajper. A snajpera załatwia się... dobra, nie będę bawił się w snajpowanie. Załatwiej go po swojemu. Kurde, no, teraz widzicie, jak można się rozpłynąć. Tak to wygląda. Okej. Okay. Tym razem spróbujemy jeszcze raz. Cholera. Tak to się robi. Nie! Dobra, skoro chcecie, to trzeba zrobić, prawda? Ale ja chciałem tam wrócić, bo tam było życie. Cholera! Zawsze to mi się nie udaje. Nie lubię tego poziomu za bardzo, zawsze mi się to trafia. Zawsze coś nie tak. Dobry żart, żartuję. Lubię ten poziom, tylko mnie wkurza aktualnie trochę. Ojej. Tam było trochę życia, no ładowałem się. Kurde! Ach, pioruny nawet nie zawsze pomagają. Albo trochę za późno pomagają, serio? Okej. Okay. Coś mi się wydaje, że ten odcinek będzie trochę głupi. Dobra, zobaczmy. Po co w ogóle patrzę? Nie rozumiem tego, żeby wydłużyć film jeszcze bardziej? No, otwieraj w końcu. O kurde, Rancorn przyszedł. Kurde, wiedziałem, że przy ostatnich... przyjdzie. Co się gapisz, e? Żryj miecz! O kurde, mój miecz, straciłem go. Cholera, cholera! Uciekaj, Shen! Uciekaj, Shen! Ale została mi jeszcze moc.
O tym mówiłem, że później można dwoma rąkami używać mocy. O, miecz wrócił. Cholera. Wiesz co zrobię? Tak to się robi, hehe, nie trafisz mnie. Albo wiesz co jeszcze zrobię? Chodź tu. Wii. Albo to. Cholera. Albo to. Nie udało się. O, fije, przeciął mnie na pół. Serio? Fajnie to wyglądało. Ojej. To chciałem zrobić. No nie udaje się teraz. Dlaczego mi się to nie udaje? Okej. Powinno mi się udać jakoś. Cholera. Chcę wbiegnąć na ścianę, tak na górę, tutaj. O tak, to chciałem zrobić. Świetnie, uratowałem wszystkich i jest pięknie. No to możemy uciekać, prawda? Rancorn, przyjacielu! Chcesz pamiątkę? No to proszę, blizna na oku, hehe. No i trochę poparzeń. A teraz muszę lecieć. Cześć! Czy teraz znajdę drogę? Coś mi się wydaje, że powinienem iść za strzałkami, ale strzałki pokazują w każdą stronę. W każdą możliwą stronę. Ale chyba idę w dobrym kierunku. Tak, idę w dobrym kierunku. No dobra. Jest tutaj coś jeszcze. Chwila. Będzie tu jeszcze jedna grupka, jeżeli pójdę na dół? O, cześć. Hehe, wiedziałem o tym, że będziecie tutaj. Przyjaciele! Zbadaj fortecę Hutów i zlokalizuj więźniów. Wróć do tunelu, aby... Tak. No, przecież wszystko już zaliczyliśmy. Musimy tylko wrócić do tunelu. No to świetnie. Ale kurde... Nie mówiłem wam tego, bo to jest pierwszy raz, że taki bar spotykamy, taką knajpę w świecie Star Warsów, ale te knajpy w świecie Star Warsów wyglądają normalnie fajnie. Te takie tutaj światełka, te takie reklamy, tutaj te neony wszędzie, takie napisy i te wszystkie znaki i tak dalej. To mi się podoba bardzo. W drugiej części Star Warsów najbardziej było to widać. Na początku drugiej części, kiedy to Anakin ratował Obi-Wana i ścigali taką jedną... jakby najemniczkę, łowczynię nagród, tak się nazywała. Tylko nie pamiętam, jak miała na imię. Chyba Wes chyba się nazywała. Ale w każdym razie to było fajne, kiedy oni tam za nią tak statkiem lecieli na Coruscant i było fajnie ogólnie. Wtedy wylądowali i ścigali ją na tych knajpach i tak dalej, na tym mieście całym, Coruscant na dole. I wchodzili do knajpy. I tam były takie światełka, to miasto wyglądało normalnie jak Tokio dla mnie, z tymi wszystkimi światełkami. Nice work, Jaden. The elders have been returned to the town. I wish I could have seen that slimy Hutt's face when he found out all his prisoners had escaped. No, szkoda. A jak myślisz, jaką miałby minę, gdyby zobaczył, że jego Rancor nie żyje? Dlaczego tego nie daliście do tej gry? Ja chcę zabić Rancorna. Kurde. Odkryłeś tajnych miejsc. Dwa z trzy? Cholera. Tak mało. No. Jestem ciekaw, którą... Jestem ciekaw w ogóle, w którym miejscu był ten sekret, bo ja nie wiem, gdzie jeszcze czegoś nie odkryłem. Oj, nie wiem, obojętnie. Powiedziałbym, że zaczniemy drugą misję. Pracownik portu kosmicznego na planecie Zonju 5 posiada informacje dotyczące powiązań uczniów Ragnosa z oddziałami Imperium. Ten pracownik ukrywa się w opuszczonej placówce 3 km poza Zoronhead. Zoronhead? Ciekawa nazwa. Spotkaj się z nim i dowiedz się, co on wie o tej sprawie. Akceptuj. No i nie będzie. Haha. I powiedziałbym, że nauczymy się teraz... coś z ciemnej mocy, tylko co... Wyuczyłbym się najchętniej... tego. Później zobaczycie, co to daje.
A mogę wam nawet powiedzieć, to jest ta misja, która... To jest ta umiejętność, która daje nam wysysanie jakby życia z innych. O której mówiłem przed chwilą.